wszystko. 20 lat młodszy Marcin Najman, dokładnie 19. Wyższy o 5 cm, cięższy o 22 kg, dużo bardziej doświadczony. Który z nich pokaże charakter? Przekonajmy się. Ja już tu się obawiam, że Marcin może zacząć wcześniej. Do walki z Lizakiem Marcin wyszedł bardzo spokojny. Zobaczymy, jak będzie z ciosem. To jest walka w MMA. Zobaczmy. I zobaczmy. I tak, już podchodzi Marcin. Najman walczy zupełnie inaczej niż z Lizakiem. Biegnie do przodu. Ale jest tam złość w oczach Najmana. Ależ chce tutaj Adrenczes go sprowokować. Czeka, by odpalić prawą rakietę, tak. Oj, co za kolano, ale próbuje obalić cios i udaje mu się. Przewraca 20 kilo cięższego Najmana. Zobaczymy, jak Marcin Najman zachowa się w parterze. No, na tą chwilę uderza ciosa, który chyba też do końca nie wie, co powinien robić z tej pozycji. Chwila, bo są uderzenia w tył głowy. Amadeusz Ferrari wariuje tam, wrzeszczy, żeby to się tylko tak nie skończyło. Oj, oby nie. Tutaj mocno Ferrari wpłynął na sędziego razem z całym narożnikiem, wrzeszcząc, że tył głowy. No ja mam tylko nadzieję, że Adrian wstanie i będzie walczył dalej, naprawdę. Bo jeżeli chciałby to wykorzystać, to ma po prostu idealną okazję. Ale chyba chce to wykorzystać. Tak, to widać. Nie, no panowie, nie straszcie, nie straszcie widzu. Tak, no niestety. Ale na to wszystko wskazuje. Ma 5 minut, żeby dojść do siebie, ale ja się bardzo o to obawiam. Adrian, nie rób nam tego. Że Adrian straci przytomność, tak? Nie, nie. Pamiętajmy, że to były bite ciosy z dołu, z pozycji bocznej. No. Ale do tego można opowiedzieć, jak Krzysztof Głowacki go znokautował. Wiesz, tutaj historie napiszą się same. Natomiast ja naprawdę mam nadzieję, że Adrian wykorzysta całe 5 minut, może nawet 10 tam leżeć, byleby wstał i walczył dalej. No, ale ja myślę, że już nie dojdzie do siebie. Tak, widzimy tutaj mocno oddychający Adrian cios. Nie wygląda na zawodnika, który miałby ochotę kontynuować ten pojedynek, dlatego tutaj chyba ten czas 5 minut nawet nie zostanie wykorzystany. Szkoda. No szkoda. Znaczy, jeżeli sędzia zatrzyma ten pojedynek, to wyobrażam sobie te gwizdy i wyobrażam sobie, co państwo będą mówić w swoich domach. Koniec! A Najman triumfuje. No tak, tylko...